Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłałeś ją do kanałów? Nie. Pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurckich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Nie pisałem się na sztorm. Od teraz moja stawka rośnie. Pomóż nam dotrzeć do Ofiru. A obiecuję, król sowicie cię wynagrodzi. Co z więźniem? Mamy go dowieść przez oblicze króla. I klnę się na honor, że tak się stanie. Nie moglibyśmy po prostu przywieźć jego głowy waszemu królowi, tak jak tego drugiego? Ten drugi utonął i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Tego dowieziemy żywego. Poza tym... chcę zobaczyć kaźń, którą król dla niego przygotuje. Jaką kaźń? Za królobójstwo grozi kąpiel w smole, obdarcie ze skóry i poćwiartowanie. A właśnie, co tu można wylicytować? Wszelkiej maści precjoza, rzadką broń, różne egzotyka. Mnie najbardziej interesują płótna portrecistów szkoły mariborskiej. Van der Huya, Van Dejka. No proszę, nie wiedziałem, że jesteś koneserem. Bo nie jestem. Dla mnie to wszystko bohomazy. Pakuję je potem w papier i zamykam w sejfie. Nie rozumiem. To po co? No jak to po co, Geralt? Muszę przecież dywersyfikować portfolio inwestycyjne. Geralt, myślałeś o kupnie domu? Mogę ci załatwić atrakcyjny kredyt. Żaden kredyt nie jest atrakcyjny, Wim. Nawet w markach kowirskich? No i co ty na to? Zawzięte skurwysyny z tych emeryców, co? Kim jesteś? Tym, którego szukasz. Witold von Everetz, brat Olgierda. Zapomniałem, że nie mogę się nawet podrapać po jajcach. Inna sprawa, że od czasu, kiedy umarłem, jaja w zasadzie mnie nie swędzą. Nie chciałem się bić z twoją rodziną. Sami zaczęli. Jestem martwy, ale nie ślepy. Chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz z tymi przemądrzałymi kutasami. No i z babcią. Zresztą, co mogłeś im zrobić? I tak nie żyją. Jeszcze jej nie ma. Musimy zaczekać. Jak romantycznie. Spierdalaj. Widzieliście, co wyłowił? Stary garnek. Może jego dziewucha nosi na nogach garnki zamiast butów? Miałeś wyłowić mojego buta. Jak mam teraz tańcować w jednym bucie? Trza mieć buty na weselu. Szukałem, ale nie ma. Może w mule się zagrzebał. Sam się teraz w mule zagrzeb. Głupia zabawa. Co tu się dzieje? Bawią się w wyłowić bucik. Nie słyszałeś o tym? Nigdy. Na szlacheckich dworach nie ma takich zabaw. Na czym to polega? Panna wrzuca bucik do wody, a jej kawaler musi go wyłowić. I co będzie, jak wyłowi? Wtedy panna się cieszy, bo to znaczy, że jej kawaler jest rycerski i zaradny. Żadnej nagrody? Nawet buziaka?
A to już od każdej panny zależy osobno. Jak chce, to da, jak nie chce, to nie da, ale przymusu nie ma. O! To jeszcze nie koniec. Podoba mi się ta zabawa. Chani, dawaj but. Wyłowię go i udowodnię wszystkim, że mi na tobie zależy. Spokojnie. Ale o co się rozchodzi? Przecież do niczego nie doszło. Niewinna rozmowa z panną. Jak to na weselu? Wszyscy my słyszeli, jaka to niewinna rozmowa. Do stodoły żeś ją chciał zaciągnąć i po co? Też na rozmowę? A pewnie, że na rozmowę. Ale wpierw potańcować. No sami przyznacie, kto by z taką pięknością tańcować nie chciał? No ślepy chyba tylko. Inną se znajdź do tańcowania. Albo ja zaraz jakąś sztachetę wezmę i z nią potańcujesz. Geralt, jesteś świadkiem, że starałem się załagodzić, ale oni chcą się bić. Jak dla mnie, proszę bardzo, to będzie przednia zabawa. Tam są sztachety. Co, strach cię obleciał? Kurwa, nie zniosę tego! Nikt nie będzie zarzucał tchórzostwa Witoldowi von Everett! Dajcie spokój, nie będę się z wami bił. Twoja rzecz, bo my chcemy porządnie wygarbować ci skórę. Naprawdę? No, to już! Jedziemy! A, pokaż, co potrafisz! Noż, kurwa, nie musisz mnie namawiać. Dobra, to słuchajcie, zasubskrybujcie kanał Bartka, bardzo serdecznie polecam. Cyber Marian.